Witajcie moi mili, to ja Unkel Jork na naszej farmie. Dzisiaj jest ze mną Hisashi. Witam. Są my jak wiadomo na mapie Not Freezish Marsh wersja 2.3, bo nie zmieniałech, tak nie zmieniałech. Tak jak ostatnio kasa biednał, ale nie szkodzi. I my lecimy wprawdzie 4 marca, no nie jest mi to na rękę, no ale trudno, darmo. Lecimy z trawą dalej. Ja tu pokosił, Hisashi jeździ ja się się z tu, ja się tu praską. wezmę za kostkowanie tego. No to tam po naci tu myślę te większe omijaki jeszcze pozbierał po ten. A ja to na spokojnie pozbieram, bo ja wczoraj już tego nie dokończyłem. No, spoko, spoko. A ja muszę zawczasu, jak on tu jeszcze ma robota, wiecie, bo ja był na 18, mam coś traktor, co już owijał, bo pokoszony jest wszystko. Aha, ja muszę najpierw tego odblokować. Muszę ściągnąć się. Big Emma. I tam na 4, 5, 6. Tam muszę pokosić, bo tam też będzie trawa, żeby to zrobić i to mi to, co to Hisashi zdąży jeszcze opatentować, bo jak póki robi trawa, to niech robi trawa, a potem wjedzie w kostkowanie siana się. Znaczy, czekaj, bo tam chyba jeszcze na polu 10 coś było, nie? Pole 10 na razie, tam siano będzie na 10, więc dopiero po tym. Znaczy, wiesz co, ja i tak mam tu jeszcze sporo na tej 9 do zrobienia. Ja no, ale nie chcę mieszać, żebyś jechał siano, trawa, nie? No. Po prostu po kolei, jak się leci trawa, to się leci trawa. Dobra, i tak przypuszczam, że na tym odcinku ja tej roboty i tak nie skończę. Bo ty pewnie koło godziny będziesz tylko nagrywał. No, coś koło tego, więc na pewno się nie skończy, no ale wiesz, tam dojdziesz do takiego. Konstansu, że. Go muszę sprawdzić. No, że będziesz miał brak roboty, więc ja ci muszę tu ta trawa skosić zawczasu. Spoko, na razie mi się i tak nie śpieszy, także. Co my mamy? Najbliższy punkt. A czemu on mi tu dźwignął? Może kolizję ci wykryło jaką? No nie, bo jedzie z podniesionym. Czyżbym miał zamiar jechać do stopu z podniesionym? Bo ja wiem. No nic, zobaczymy. Niech robi co chce. Ja muszę się na gospodarka po Big Ema udać. To jest 7250 toni. Big M musi tu stać. Nie parking. O, Big M. Nie muszę go ściągnąć z powrotem na pole 6, bo pole 6 mam do skoszenia i pole 4 do obkoszenia, tam takie drobne. To drobnica ci tam jeszcze została gdzieś? No, takie małe poletka, łąki, co na razie zostaną jako łąki, bo mogą być przerobione na gospodarka, na postawione jak będzie, wiesz, ciasno tu na dole, to tam, właśnie tu już jest i tak trochę ciasno, więc to już jest więcej stawiania teraz tam. Nie? No tak, druga sprawa to lagi. No, muszę to troszeczkę po. Jak na pierwszych budynków rozkładać. W jednym miejscu, to potem będziesz miał takie spadki FPS-ów, że gra cię nie będzie dało, więc no. Przykładem jest choćby tam gospodarka w dwóch, trzech miejscach. No, dlatego już tu na dole już nic nie stawię, już to wszystko idzie trochę do góry, trochę pójdzie gdzie indziej na mapa.
musi to zacząć być troszkę rozstawiane, więcej dojeżdżanie, ale nie szkodzi. Nie wiem, no dzisiaj jestem w szoku, bo wszedłem na serwer, patrzę, a jak na razie mam płynnie, nie? A ostatnio miałem lagi, jak wszedłem na gospodarkę. No. Nie wiem, może któryś ze sprzętów, który gdzieś jest teraz w terenie, w połączeniu z tym, co jest na gospodarce, u ciebie laguje. Nie wiem, też trudno mi powiedzieć. O co tu w tym wszystkim chodzi? Kto tu co robi? Nie wiem, wiesz, to tylko taka moja rozkmina, bo tu, bo... Patrzę na ten... Jeszcze kiedyś się muszę wziąć i u syna na komputerze, bo on miał dosyć mocny komputer. Spróbować pograć na chwilę, jak to będzie wyglądać. Ale wiesz co, wydajnościowo to my chyba mamy podobne komputery. U mnie co najwyżej to będzie kwestia karty graficznej. Bo ja mam, czekaj, 10 generacji i 5. Ona się potrafi chyba rozbijać do około 3 GHz. Pewnie dlatego mi się potrafi zagrzać z Kubana. No, możliwe. Więc no nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj będziesz miał podobne zachowanie jak ja mam u siebie. Może no, dlatego Godom syn mo zaśladzie dosyć wypasiony komp. Bo on tam i do programowania i do tego, więc on tam opowsadzany graty takie dosyć dobre, no to spróbuję u niego jak to będzie wyglądać. A jak będzie tak samo wyglądać, to znaczy się, że komp tu nie ma nic do tego. No jeszcze może być kwestia serwera. Tym bardziej, że ja zauważyłem, że no faktycznie tutaj, bo tu się zgodzę z, chociażby z Sharpim, tego gdzieś tam podglądam. On twierdzi, że to jest gra, która bazuje na procesorze i faktycznie coś w tym jest, bo jak nawalisz tych obiektów, jak on to wszystko musi przetwarzać, no to dostają w ciry, dostaje CPU w ciry. Poza tym faktycznie musisz mieć sporo RAMu, żeby to uciągnąć. Bo nawet, i to już nie tylko po stronie klienta, tak jak my teraz gramy na serwerze, ale sam serwer musi być dosyć mocny. Zarówno procesor, jak i... duża liczba pamięci RAM musi być, bo inaczej jest problem. Zresztą ja na moim dedyku do 19, na którym ja u siebie nagrywam na swój kanał, ja mam tam w tym momencie 16 giga RAM-u, także no weź to też pod uwagę, nie? Też tam jest słaby procesor, bo tam jest i piątka drugiej albo trzeciej generacji, nie? To jest w sumie laptop, który został przystosowany przeze mnie do serwera na potrzeby, na moje potrzeby, tak? Czy na moją kampanię, czy tak po prostu tego. Zresztą teraz i tak siedzimy we dwóch na tym samym serwerze ze względu na to, że ja tam mam też TeamSpeaka, więc to co wy słyszycie u Jorgusia na nagraniu, no to słysząc mnie, słyszycie mnie przez TeamSpeaka, tak? Więc to też jest taka taki szczegół całości. A tu widzę to pole, to chyba szybko pójdzie. Najwięcej będzie z tymi omijakami tutaj. Tu na tej dziewiątce, gdzie ja teraz jestem. No możliwe, część tych omijaków tu z przodu to już i tak pozbierał, bo tam żech wstawił. No ja pamiętam, że ja wczoraj miałem srogie problemy ze skręcaniem. Niezależnie od tego, jak to brzmi. Ale też pod koniec, jak zacząłem to pole 9 robić, to już... miałem klapki na oczach prawie, także to też... Nie, się też tam już wczoraj nie chciało, no... Zresztą my byśmy pewnie jeszcze z godzinę siedzieli, żeby te pole zrobić. Przypuszczam, że ja, a po co to? Dzisiaj też jest dzień. Że jak ktoś poszedł wczoraj, to ja... Wiesz, ja wczoraj jeszcze tak zacząłem coś oglądać. Obudziłem się chyba 20 minut później. Stwierdziłem, nie no pierdolę, idę spać, nie? Wygasiłem komputer i poszedłem spać.
Efekt był taki, że od 23 to już chrapałem jak mały misiek po prostu, mówiąc w dużym skrócie. Bo jednak miałem dość, także to swoją drogą. Tego w sumie faktycznie, tylko że to jest tak, człowiek by chciał zrobić to, zrobić tamto, a organizm mówi nie, w sumie nic z tego. Chciał, bo to jest w tym wysenie. Także no, no. Właśnie o to chodzi. Kurde, no, źle pojechałem, dobra, jest. No, bo chcę tu tego omijaka zgarnąć, który nie został zgrabiony. Dobra, mam. Trochę tu tych kostek jeszcze będzie. Nie wiem, ze 2-3, może 4 kostki. No oj, to i tak do... Tu jeszcze taka drobnica zostanie, o to widzę, bo to, to tu kropka, tam kropka, bo tam... Nie wiem, czy mam po drobnicach też tu zbierać. No, to się zobaczy, bo jeszcze tam stoi też klasior z przyczepą zbierającą, to ewentualnie tam idzie też na przyczepa to pozbierać. Wiesz. No, no, bo tam jeszcze z drugiej strony budynku wiem, że tam jeszcze zostało trochę tych pasków do pozbierania. Bo ja tutaj teraz pojechałem około właśnie. I tam tego, no wiem, że z drugiej strony budynku jeszcze była trawa. No. Dobra, tu już nie ma nic. Dobra, to ja może zrobię tak, dla mojej własnej wygody. A, dobra, mam. Czyli pod Y-kiem się to robiło, dobra. O, zapomniałem, którym się prasę rozładowywało. No. Nie no, ja u siebie lecę na tym, na zbierającej tej, nie? No, przyczepię. Przyjazdy z tej strony. Tu mi zostało, za budynkiem zostały mi omijaki głównie. Tam ewentualnie przy krajcu będą jeszcze też kawałki. Ewentualnie pasek od lewej do prawej. W stosunku do tego jak tu jestem. I tą dziewiątkę wtedy faktycznie skończę. Może jeszcze zdążę coś innego zrobić na tym odcinku. No zobaczymy. No, będziesz widział, przylecisz tu szóstka i czwórka najwyżej po... No spoko, tylko tak jak mówię, no niestety. Ja tego dzisiaj na mój kanał nie nagrywam, bo no, po prostu mi się nie chciało programu do nagrywania odpalać. A z drugiej strony też co innego dzisiaj nagrywałem, to tym bardziej mi się już nie chciało. Wiesz... Decyzja każdego jest osobna. A no to się z tobą zgodzę. Nie wiem, może następnym razem będę kombinował z nagrywaniem. Zobaczysz no. Ja też tak w sumie dzisiaj no nagrywam, bo w sumie żeby już coś mieć na to sobotę, ale nie mam chęci nawet nagranie. Właśnie to jest to, jak już przychodzi presja, żeby zachować regularność publikacji. Ja mam ten plus, że ja jestem o jeden tydzień do przodu z odcinkami na kanale. Także to też jest taki plus, więc w momencie, kiedy ja tutaj siedzę na tym serwerze, to już mam nagrany odcinek na najbliższą sobotę, który nagrywałem tydzień temu, także żeby było ciekawiej. Mniej więcej tydzień temu, nie? O. To do pełnego tygodnia to będzie chyba jeden dzień obsługi. A no to już tam dzisiaj jest mamy środę. Dzisiaj mamy środę, a ja to nagrywałem zeszły czwartek, nie? O. Tak bez wchodzenia jakoś w szczegóły. No i takie kropki tu gdzieś zostało. Co za kanał. Ciężkie życie. No niestety. Ciężkie życie. Jeszcze zaś zacznę jakieś... Włączyć telewizor i już masz dzieńska. Zabrany to swoją drogą, bez wchodzenia w szczegóły. Ja nie muszę telewizora włączać. A to swoją drogą.
zaczyna mi się sypać prywatne życie. A, no to przerąbane. No niestety. U mnie niestety zdrowie się sypie. Aż praktycznie na jedno oko nic nie widzę, także jest przerywane. U mnie to też chodzi o zdrowie, no z tym, że nie moje, a brata. No to ci mówię, no tak jak mówisz, ty mówisz o bracie, no to u nas się sypie tata, nie? Mój tata się sypie, także jest ciekawie. Moja mama też już pomału zaczyna się sypać, no i ja się sypię. Tylko, że ja się sypię głównie pod kątem okulistycznym, no. A ojciec pod innymi. No ale moi rodzice, no to żartobliwie mówiąc, to są już radośni staruszkowie, jeśli można. Słuchaj, tutaj... no to jest, twoi rodzice faktycznie mają już tam jakiś wiek, a... 80, no, chyba albo, ojciec skończył w roku. Brat jeśli jest chyba w twoim wieku. A ja mam 34, no. Aktualnie, z tego co kojarzę. W każdym razie jestem 8 października. To się mogłem jednąć urok albo oddać. A to on jest w granicach 2 lat starszy, no. No, to podobny wiek jak twój, no i nie wiadomo co będzie. No wiadomo, jak jakieś sprawy rakowe i inne tego typu, no to faktycznie kiepsko. No właśnie. Tak dla przykładu mówię, nie? Dla przykładu. No. Ale to wiadomo, rak nie wybiera. To jest też to. No, zostało mi tu jeszcze tylko mi jako jeden przejazd. Żeby skończyć tą 9. No i zostaną takie kropki tu gdzie nie gdzie. Ale nie wiem, czy to kropki zostaną, to pojedzie Mulcher, to skasuje. Chociaż nie, na 9 nie pojedzie Mulcher. 9 jest do orki. A to będziesz orał tą trawę? Tak. Tam będzie pole. A. Nie wiem, ja myślałem, że... 9, 10 i 60 do przeróbki na pole. Aha, ja myślałem, że ty chcesz to zostawić, żeby mieć tą trawę, tak? Nie. Właśnie to idzie do przekoszenia na pole. To jest kawałek do zebrania tej trawy. A to będziesz to wszystko owijał? To tam tak. To tam tak, bo mam 18, mam 25 i mam tam ten teren coś robił pierwszy, czyli koło tego. Koło tartaku to jest trawa, no i tu koło 6, 4, 5 to też jest trawa. Dobra, czekaj, ja muszę zobaczyć na mapie, gdzie są te pola, o których ty mi gadasz. A ja zwykle nie pamiętam, gdzie to było. 27, ja jestem tu, czyli na 9. No i to jest 500, znaczy się drogą, to jest, no powiedzmy się, piątka, odległościowo. To jest 5, 1, dobra, to tak, jeżeli mniej więcej widzę. 3, 2, czekaj. 8. No jak widzisz 5, to wszystko możesz po kolei, wszystko możesz koło siebie, to jest ten kwadracik tu. A tutaj, to gdzie kiedyś ty miałeś gospę, chyba w poprzednim formie. Tak, tu jest oryginalnie niby gospa. To jest teren pod gospę oryginalnie. Tak, ja kojarzę, czyli to jest tu od sklepu. Dobra, to ja wiem jak się tam, przetegować, żeby to ogarnąć. Dobra, ja sobie poradzę. Poczekaj, ja sobie może jeszcze włączę w tych filtrach trawę, żebym ją widział w ogóle, gdzie jest. Właśnie to jest to, że domyślnie w farmingu masz te filtry trawy wyłączone. Dobra, czyli tak, ty chcesz 6, 5 ruszałeś w ogóle? Nie, bo 5 jest świeżo zasiana, 5 musi dopiero wyrosnąć. Dobra. 6 i tu koło tych chlewów na 4.
Czwórka, czekaj kurwa. Trójka. No to jest też tu takie małe pole koło piątki. A tutaj, dobra, już czaję, dobra, widzę. Dobra, widzę. Dobra, to jadę najpierw na szóstkę. No, to tu masz wszystko w jednym kącie. Tak, właśnie widziałem. Dobra, nie popierwszyłem kierunków, to zajadę tam, gdzie chciałem. Fajnie, że tu te słupy nie mają kolizji. To jakoś idzie pozbierać te krawcka i inne rzeczy. No, te duże słupy nie mają kolizji, niektórym to przeszkadza. Wiesz co, dla mnie to jest plus w zasadzie. Dobra, czyli tu muszę skręcić w lewo i po prawej stronie mam pole 6. Kurde, tak dawno nie byłem na tej mapie, nie licząc wczoraj. To jeszcze nie wszystko, jeszcze tą topologię tak zaczynam pomału kojarzyć, o tak bym określił. Dobra. No. Jest step. I ta szóstka, ona była. Dobra, ja dopiero do niej dojeżdżam. Ona będzie tu za zakrętem. Ja bym sobie musiał sprawdzić, gdzie są wjazdy na to pole. Tak wolałbym bardziej na ten, a nie na przełaj. No. Szóstkę mam tu za drzewami. O, bo obojętnie, albo pojedziesz prosto i w lewo, albo w prawo i w lewo potem. Bo ja cię tam widzę. Wiem, że ty mnie widzisz, pewnie masz bekę, bo teraz, że chcę poleciał z buta. Stoisz na krzyżówce. Traktor widzę z prasą. Tak, wiem, już go biorę z powrotem, dobra. Chciałem zobaczyć, bo ja mówię ci, że nie pamiętam dokładnie. Ja muszę tam wjechać do tego, dobra. A dobra, Big Ema zostawia tu stoć na razie. Pod tymi, dobra, pod drzewkami. Bo tutaj pewnie niezłą ształa bym zrobił, ale ja nie wiem, czy ty masz tu włączony trafik, czy wyłączony. Chyba jest wyłączony chwilowo, bo on mi tu coś... Ja pamiętam, że z tym trafikiem to zawsze jakieś jajca były. On mi tu coś bruździł, także ja go chyba wyłączył. Dobra, to ja mogę teraz iść się owijać spokojnie. A to będziesz owijał to, co ja tam na dziewiątce zostawiłem? Najpierw 18. Wszystko to, co ty prasowałeś, to ją owiją. Źle podjechałem. Dobra, trudno, nie wiem, to jest twoje pole, czy pole sąsiada. Chcę tu jakoś wjechać, żeby zacząć od tego przejazdu. Dobra. Bo ty tu nie masz chyba niszczenia plonu włączonego, nie? Nie mam. A no to luz. Wjechałem ci na pole sąsiada. Nie mam niszczenia włączonego, bo troszeczkę za duże laki są i mimo wszystko, żebym uważał, to mógłbym się poniszczyć. Niepotrzebnie. No tak, jak ty potrafisz mieć po 1000 ingu, to się nie ma co dziwić. No. Zanim byś coś porządnego zrobił, to dwa razy by cię z serwera wywaliło, a traktor by się pieprzył w kukurydzę na przykład. No, dlatego mam to wyłączone. Ale staram się nie jeździć po uprawach, nie? Dla zasadności. A no to tak jak ja generalnie też staram się unikać tego typu objazdów. No i jak ja jeżdżę, to staram się jak tak, czy do oprysków, czy do czego
wziąć mimo wszystko jednak ciągnik mniejszy na jakichś mniejszych, wąższych oponach, chociażby to nie były typowo do oprysku, ale żeby to były, nie były opony tak jak tam masz w tym, takie balony, nie? Kurde, zjechałem z przejazdu. Bo tam akurat w tym ciągniku, co ty nim jeździsz, to są założone szerokie opony balonówki, więc... A nie zwróciłem uwagi, przyznaję. Przyznaję, nie zwróciłem na to uwagi. O, coś mi tu lekko ścięło. A, ale dobra, to ma prawo tutaj lagować, to jest norma. Nie, powiem szczerze, póki jeszcze da się grać, to takie przycięcia to jeszcze żadne przycięcia. Gorzej jak gra cała staje. Dlatego wiesz, ja już się nawet nauczyłem, że w farmingu nie ma co się sugerować klatkarzem. Bo może być 20 klatek, a gra i tak będzie co jakiś czas przycinać, a możesz mieć 8 klatek i będziesz miał płynnie, nie? No. Może to brzmi trochę absurdalnie, ale już się przekonałem niejednokrotnie, że to niestety to prawda. Zwłaszcza jak się gra na modach, bo podstawka, no to jest podstawka, to też inaczej reaguje na te, no, na to wszystko, także. Dobra, 18 zawinięty, to jedziemy teraz 9 pozawijać. I potem przyjadę tam do ciebie to owijać. Spoko. To będziesz miał co robić a propos owijania. A się tu teraz bawię z tymi, ale widzę, że tutaj na rogach, tam gdzie są krzaki, to będę miał srogi problem, żeby to zgarnąć. Powiem ci szczerze, jakbym miał się bawić z tymi rogami, ja bym sobie wziął zgrabiarkę i podjechał tam z grabiarką, żeby to odstawić od tych drzew. Po co tam są te kubki na rogach, nie? No, no. Ja zresztą u siebie, jak się bawiłem jeszcze tego typu rzeczy, to zazwyczaj w ten sposób robiłem. No bo wygodniej, nie? No właśnie. Podjeżdżasz z grabiareczką, zbierasz co trzeba i heja, nie? Także no. Co tam leżało? A co, znalazłeś jakiś collectables? Nie, a nie, właśnie, nie. Żeby było zabawniej, jak już tak gadamy o tych rzeczach kolekcjonerskich, na mapie co miałeś, pamiętasz, że jakieś barachło było w tym, a tu pod drzewami o, jest jeszcze do zbierania, dobra. Moja łyżka z tego, z manitki. To ostatnio jak widziałem tą mapę, nie wiem u kogo to patrzyłem, ale zauważyłem, że ta nowa mapa ma swoje dedykowane jakieś z figurkami drewnianymi chyba zwierząt, zdaje się. Aha. Te do zbierania obiekty kolekcjonerskie na mapie. I tam ileś dostajesz za zbranie tych obiektów. Nie wiem, bo ja nie widziałem całości, tylko tyle, że tam u gościa, którego podglądam od czasu do czasu, albo podglądałem bardziej niż podglądam, bo jestem u niego do tyłu i to chyba gorzej niż u Rafała, żeby było zabawniej. Także powiem tak. Widziałem po prostu, że on tam coś zebrał na tej mapie. Jedną figurkę, ale nie pamiętam gdzie to było nawet, więc... A wziął to oczywiście dla kasy, nie? Żeby zwiększyć ten... Bo dostajesz kasę za zebranie tych figurek. No przecież na oryginalnej mapie też są te gry do zbierania, nie? Tak, prawda. No. No tylko na tej francuskiej były te kasetki do czegoś pokroju gry telewizyjnej, albo komodorka, albo czegoś. No, a na amerykańskiej były ciągniki, przyczepy i kombajny do zbierania. Ale zwierzęta też chyba były.
Nie pamiętam, możliwe, że tam były jakieś statuetki krów. Bo ja nie grał w tę amerykańską, nie patrzyłem, ja no w sumie... Ja grałem po prostu filmik, nie? No, ta francuską my no mieli to to. Map. Ale też nie przywiązywałem do tego zbytniej wagi. Druga sprawa, jak trzeba łazić po budynkach albo po innych cudach, żeby te kostki nazbierać. Kostki, głupio to nazwałem. Żeby nazbierać te zabawki i inne tego typu towarzystwo, to powiem szczerze, nie chcę. Nie chce mi się, o tak bym to powiedział. No. Nie trudno się domyślić dlaczego. No, no. Nie mów mi, że ja tu pojechałem i pojechałem z nieopuszczonym podbierakiem. Co za kanał. Albo tu nie pojechałem wcześniej. Tak mogło być. A tego to ja nie wiem, czyś ty pojechał, czy nie pojechał, czyś opuścił, czyś nie opuścił. No na razie jadę, to coś tam mi zbiera. Ale pamiętam, że na jakiejś mapie w farmingu, to była któraś z modów, podobno były problemy z tym, żeby miejsca na mapie, gdzie w ogóle nie dało się tego w ogóle zbierać. To że chyba nie pamiętam, co to była za mapa. Też nie pamiętam, ale mi się wydaje, że chyba w 19 na jakiejś polskiej mapie to były chyba 4 te collectables poza obrębem mapy i nie było szans tego zebrać. Ja to chyba nawet pokazywał na filmiku. No nie wiem co to, na pewno to była z modów mapa, ale nie wiem czy to była polska, czy niemiecka, czy francuska, czy jakoś. W każdym razie na jakiejś mapie, że krążył godzina czasu koło jednego i nie umiał go zebrać i w końcu doszedł do wniosku, że on musi być poza mapą. Tak albo na samej granicy. Pamiętam, że na którejś mapie było tak, że czasami niektóre obiekty lądowały pod mapą. No. Ale to tak jak mówię, no to jest trochę jawarte. To tak samo jak były te srebrne monety, czy złote monety w 15, nie? Do zbierania. No. Na tej mapie, na której ja grałem, nie? Tam no. Mogłeś pozbierać te monety, wrzucić je do studni, ale one i tak się znowu pojawiały. Zwłaszcza na multi, na tej mapie. Aha. Chyba, że ja miałem coś skopane z save'em, bo ja miałem takiego save'a, że jak próbowałeś wbić kurde na multi, to lagi były straszne. Także mi się wydaje, że u mnie to mogło być też od modu, bo ja miałem dosyć sporo modyfikacji i niestety to były te czasy, kiedy ja jeszcze w ogóle nie patrzyłem na to, czy mody są na multiplayer, czy nie. I tu nie mam na myśli, czy miały zgodność w skryptach na multiplayer pod kątem, że jest multiplayer ready, bo masz taką flagę po prostu, to jest parametrach mod deska multiplayer true or false czy multiplayer support true or false, nie pamiętam teraz tego szczegółu i to określało czy dało się wczytać do gry wieloosobowej daną modyfikację, ale niektóre modyfikacje były wtedy, pamiętam z tych, które ja używałem, były tak zrobione, że niby było to dopisane, że obsługuje multiplayera, ale na przykład nie dało się w budynkach otworzyć drzwi albo innych cudów, musiał to robić jak ja byłem gościem u tego, u Bohuna na jego serii z tym gwiazdą na farmy, to śmiesznie, to żeśmy się z Bohunem nabijali, bo jak zabrałem go do fabryki piwa, którą tam miałem na mapie, no.
którą znalazłem z modyfikacji, on umiał otworzyć bramę, a ja się blokowałem na kolizjach. Także było zabawnie. Nie powiem. No to ja też miał taką mapę. A to tylko jeden z przykładów, nie? To nawet nie była polską, a niemiecką mapa. Ją chyba w 15, tak, w 15 grał na niej. Była mapa Unna. Ja pamiętam tą Unnę. Powiem ci, że mnie się podobała ta mapa. No. Ona była całkiem spoko. No ale niestety, już wiemy co się z nią stało. Wiemy, że się nie pojawi. No szkoda. Ona była w 19 do 17, ale w 17 była spieprzoną. Nawet tak, nie wiem, czy ją miał z oryginalnej strony, czy z ruskiej. Ja pamiętam, że tyś coś potem gadał. Tak mi się wydaje, jeśli moja pamięć nie jest aż tak zardzewiała, że podobno twórca mapy stwierdził, że on to pierdoli, czy jakoś tak, po tym jak się dowiedział, że ta mapa wyszła spiracona. No. Jakoś tak. Jakoś tak to było. Dlatego Una umarła, nie? Bo autorowi się tego robić nie chciało. To tak samo jak umarł Maverick Multifruid, bo gościu zaczął robić inną mapę, potem się dogadał z tym, z Nightcopem 34. Nightcop robił Factory Farm na bazie tej mapy, potem próbował konwertować tą mapę do następnego farminga z 19, ale się poddał i w ogóle się przebranżowił na YouTubie i zaczął streamować na Twitchu. Jakieś materiały policyjne, coś tam, bo gościu był tym amerykańskim, byłym amerykańskim emerytowanym gliniarzem. Tego co się dowiedziałem na jego kanale. I zaczął streamować materiały w formie archiwalnych materiałów policyjnych. On tam coś tłumaczył, jak policja w Stanach Zjednoczonych działa. Inne tego typu rzeczy. Nie wiem, no obejrzałem chyba ze 2-3 streamy, stwierdziłem nie, dzięki. Bo ja tam u niego byłem w sumie po to, żeby tą mapę, bo myślałem, że zrobi w końcu tą mapę do farminga, bo on podobno z tego co kojarzę, to on podobno miał grać w tego farminga z synem, zdaje się. Ale nie wiem jak to się potoczyło, bo on też nie bardzo o tym mówił. I podejrzewam, że dlatego, bo on tą mapę przerabiał do... Czekaj, ona była... Myśmy ją mieli w czym? W 17 myśmy tą mapę mieli. W 17, no. Tak, Factory Farm i Maverick Multifluid. No, bo ale... Una wtedy nie wypaliła i to ją potem był na tym... Tak, ja nie wiem, czy ja ci nie podesłałem tej mapy. Ta, w ogóle, bo... Maverick Multifluid, a ty się potem na Factory przesiadł. Ja się przesiadłem na Factory Farm, dlatego że... Ona miała tam więcej rzeczy dodane, ale powiem ci tak. Czy to było Factory Farm, czy to był Maverick Multifluid? Nie wiem czemu, ale miałem zawsze tego pecha, że po kilku godzinach pracy gra na serwerze mi się frozowała. Niezależnie od tego, czy byłem w grze, czy mnie w grze nie było, efekt był taki, że jeżeli byłem w grze, a grę sfrozowało, to mogłem łazić po mapie, ale do żadnego sprzętu nie byłem w stanie wejść. Z niczym nie byłem w stanie wejść w ogóle w interakcję. A jak wyszedłem z gry i próbowałem w nią wejść, to w ogóle gry nie widziałem, nie? Efekt był taki, że musiałem resetować serwer ręcznie. Ja nie powiem, ale to był trochę ból dupy. I tak na dzień dzisiejszy uważam, że gra była za bardzo przeładowana. A problemem było to, że wszystkie te fabryki, które tam były, zresztą to było na każdej mapie. Problem występował na każdej mapie, która miała fabryki. Ja nie mówię, że gra się frozowała, tylko problem, o którym myślę. Zaraz ci powiem dokładnie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że większość map z fabrykami korzystało z fabryk, które miały wbudowanego swój własny skrypt do obsługi fabryki.
efekt był taki, że na przykład miałeś fabryk scripta, który był odpalany tyle razy, ile miałeś fabryk, i za każdym razem była inna wersja tego fabryk scripta. Mało tego, te skrypty się na siebie nakładały. Ja przypuszczam, że to był powód, dlaczego mi się ta gra frozowała na tej mapie. Że w pewnym momencie po prostu procesor nie był w stanie już przetworzyć tylu wywołań tych fabryk skryptów. Fabryk skrypta. Dokładnie. Trochę pomogło na to Global Company, jeśli chodzi o poprzednią edycję Farminga. No tu mamy fabryk skrypta wbudowanego w grę, więc praktycznie ja tutaj nie mówię o revampie, tylko o wersji fabryk skrypta, która jest wbudowana w grę natywnie. No. Więc tutaj jakby trochę to rozwiązuje problem. No revamp to jest no część poprzedniego Global Company, nie? Zarządzania. Tak, bo tylko zmienia mechanikę. Mechanikę tego fabryk scripta wbudowanego w grę. To jest tak, jakby częściowo po prostu silnik wymieniał, tak? Silnik, na jakim bazuje ten fabryk script, no, który tutaj mamy. Wbudowany natywnie, także. Dobra, dziewiątka. Około co nowe? To jest też taka różnica. Chociaż powiem ci tak, patrząc na to, jakie wymagania ma Farming 22, to powiem ci trochę tragedia, bo jeżeli miałeś starszy komputer, ja mam to, może inaczej, ja ci powiem tak, ja mam tego pecha, że co druga wersja Farminga u mnie wymaga wymiany sprzętu. Ja pamiętam, że... Bo wiesz, ja mam to, że ja korzystam często ze sprzętu, który na dzień dzisiejszy możesz uznać złomem. To powiem ci tak, jeśli chodzi o Farminga, o Farminga 15, ja gry potrafiłem odpalić na HD 3000. Na Intelu HD 3000 byłem w stanie odpalić Farminga 15 i grać wprawdzie na kilkunastu klatkach, ale dało się grać. Ale już Farming 17 to była tragedia. A już o 19, to 19 nawet nie byłem w stanie odpalić, bo mi gra krzyczała, że mam za stare sterowniki. Tylko co z tego, jak ja nie byłem w stanie nawet na stronie Intela znaleźć nowszych sterowników, żeby tą grę odpalić, nie? No. Także to jest też to. A teraz patrząc na Farminga 22 w porównaniu do 19, gdzie ja muszę mieć według Steama 8 giga RAMu minimum i tyle samo w grafice, no to mamy problem, tak? No, na pewno. Zwłaszcza na laptopie. Ja w moim komputerze mam w tym momencie 16 giga RAMu. Wprawdzie DDR4, ale tylko 6 giga mam na grafice. Ale ja nie będę karty graficznej teraz wymieniał, bo to nie ma sensu, tak? Dobra, zrobić to zrobiłem. Zostały tu jeszcze jakieś omijaki. Teraz mi powiedz tylko, które pole. Tam jeszcze masz po twojej lewej, w koło krów do objechania. Który? Po mojej lewej mówisz? No, po skosie, tak na twojej dziesiątej mniej więcej. Dobra. Czekaj, bo ja swojego... Aha, tam krowy, dobra, tu już tam wjeżdżam. Bo ja tu widziałem właśnie, że tu coś po lewej było. No, tam w koło tych dwóch obór. Tam się tak musisz troszeczkę pokręcić, kaj tam co jest, bo tam jest... To co tam jest trawa, to tam jest wykoszone. Bo widzę, że tutaj są jakieś kubki. No to ci mówię, jeszcze musisz tu wzdłuż tego czarnego tam później na dół zjechać i z drugiej strony też tam jeszcze coś jest.
Czyli będę, sorry, będę musiał objechać po prostu te obory dookoła. Dobra, co tu będę widział, to pozbieram, jak tam coś tego, no to najwyżej mnie tam podprowadzi, żeby co. Dobra. Upuściłem to na dół, tak, upuściłem. Dobra. Trzeba będzie kończyć, bo ciebie będą zaraz sąsiedzi po ścianie klupać, że jest za głośno. Nie, wiesz co, aż tak nie mam jeszcze takiej tragedii. To zawsze ojciec był przewrażliwiony, straszył mnie, że policja mnie nawiedzi i takie tam. No. Ale z drugiej strony, mieszkając w bloku, no to wiesz. No. Też jest to. Nie, no bo wiesz, jakbym faktycznie robił jakąś zadymę albo coś, no to rozumiem, nie? No. A z drugiej strony... To wiesz, ja też to, że ja nie lubię nagrywać po 22, nie? I to jest też to. O, nie, tu te parę balików jeszcze owina i... I tak raczej tego dzisiaj nie skończymy, bo ja bym musiał i tak rano wcześnie wstać. Zaś idę na jakieś badania, także kurwa, dajcie spokój. Walczenie po lekarzach. Masakra. Zresztą co będę gadał, jeśli gadałem. No, nie wiem, czy gadą, miały no te paliki tu poowiją, a ty tam ile sprasujesz, tyle sprasujesz, reszta się zaś... Następne spotkanie to się zrobi, bo i tak jeszcze są dwa pola siana do prasowania. Dwie łąki wielkie. Więc prasa jeszcze pochodzi, dosyć trochę. No wiadomo, no jak to zrobić, to się zrobi. No. Ja sobie to owina i potem se ściągnę sprzęt do zbierania bali. Żeby je pozbierać. Ja to teraz w zasadzie to grając w Farminga 22, to w sumie cisnę tylko u ciebie, bo w zasadzie to mi się nie bardzo chce grać w 22 jako tako. Dobra, czekaj, bo tu się zaraz do rzeki wpierdolę. Widziałem, że tu rzeka jest przy tej zagrodzie. No jest tam kawałek rowu. Melioracyjnego. Tak, popatrzyłem, bo jestem tutaj akurat już... Tu już się pakowałem przy świniach praktycznie. No. Tam też coś leżało, nie? Tak. Do zebrania. No bo tam kawałek zielonego było, więc... Co tam miałem z tym zrobić, co? Zostało to jako zielony i... To się pozbierało. No z drugiej... Ale coś czuję, że dzisiaj... Coś czuję, że dzisiaj padnę równie szybko jak wczoraj. Z drugiej strony świnek też jest taki jeszcze, jakieś drobne tam leżą. No dobra, jak tam coś patrzę, to pozbieram. No, byś musiał pod między oborami przejechać, albo tu z przodu, albo tam między. To też tam jeszcze coś znajdziesz. A ty, chyba do tej wersji Farminga tego moda nie ma. Pamiętam, że miałeś w poprzednim farmingu taką prasę, to się chyba sznurkami uzupełniało. No, była. Taka okrunka, to ją trzeba było sznurkami uzupełniać. Właśnie. Właśnie mówię, bo patrzę na tą kromkę, którą jeżdżę. To no, śmiesznie to zabrzmiało. A propos kromki. No, to jest oryginalne, nie? No właśnie. Ta. Tam w tamtym była właśnie w modyfikacji taką, że
Trzeba było sznurki jej uzupełniać. No bo to były... Ta rolująca była, że trzeba było siatka uzupełniać albo sznurki, zależy jako się miało obrane, a do tej trzeba było sznurki dorzucać. A trochę śmieszne, że kurde nie zrobili tego do tego farminga. Skoro są te łańcuchy produkcyjne i inne tego typu, wygląda na to, że gigantom się po prostu nie chciało. No mówiąc tak już w luźnym tłumaczeniu. No. No. Dobra, to zrób to tu jeszcze. Spoko. Objadę tu jeszcze te kawałki. Na tyle, na ile mi się uda. Zakończymy to. Czekaj, teraz to. To jest, kurde, nie mów mi, że... Nie mów mi, że se podniosłem. No, ja pierdyle. Dobra, jest. Myślałem, że się do rzeki wpieprzyłem. Nie powiem, tak granie na klawiaturze to takie tego. Ale nie chciało mi się kierownicy podłączać. Zresztą nie mam skonfigurowanej tu swoją drogą. No i się dopsułem do rzeki. Dobra, czekaj. A i się zawiesiłem na tym. Dobra, muszę się tak wyłamać. O, i teraz będę w stanie to tu zebrać. Ale i tak mi tu jakieś kubki pozostawały. A troszeczkę wiesz, skręcisz, troszeczkę to na klawiaturze. Tu klikniesz, tu to ci się obróci i... Już zostaje kubka. Co to za jakieś białe gluty tu są? Na tym terenie. Albo ja mam jakieś pieprzone artefakty, albo coś. Bo ja patrzę tu z góry, nie? To ja tu widzę takie białe kropki. To są chyba jakieś kwiatki, cholera. Tu coś nie, jest. To wapno zostało, kosiarka tego nie przeciągła. Tu też szkoda, że ja? No, to jest wapno, bo było wapnowane po górze. Tak jak kosiarka jechała, tak to wapno się straciło. No. Tam kaj nie siągła, została trawa, tak. Już myślałem, że mi się coś nie doczytało, mówię, bo... Nie, jak już mi powiedziałeś, że wapno, no to już wiem, o co chodzi. No. Czekaj, to ja w zasadzie to tu mogę skończyć, bo tam zostały już takie kawałki. To nawet nie wiem, czy warto to zbierać. Dobra, to ci to tutaj wyładuję. Dobra, ty tu ręcznego hamulca nie masz? Nie, nie. Możemy tu zakończyć. Co, kończymy, czy jeszcze coś chcesz nagrać? Nie, kończymy. Bo ja tak wiesz, na szybko spojrzałem jeszcze tylko na zegar. Kończymy, bo trzeba się iść i... Dobra, 22.02 według mojej komórki.
No ja bym sobie jeszcze ze 2-3 odcinki obejrzał, zanim pójdę spać, nie? Według zegara też tak jest, co tu jest. No, także taki czas raczej będzie, bo Real Clock też tyle pokazuje. Dobra. Faktycznie jest tutaj. No. Nie zwróciłem uwagi. No. No, także na dzisiaj to by było tyle. Z wszystkiego nowości żadnych nie ma, bo nie mam czasu oglądać go ani patrzeć za nowościami, także dzięki Hisashi za pomoc. Ja spoko, zaś się kiedyś tam wybiję. No. Zobaczymy. Zresztą mówię, też jak będę miał jakąś konkretniejszą robotę, to też ci dam znać. To do mojego serwera, będzie ci się chciało do 19 wdepnąć. O, tu widzę, że w oborach to masz postawo. Teraz tak patrzę właśnie tu na tą krowę, na tą oborę, to widzę przy tym podajniku jest pustawą. 47 tysięcy litrów pokarmu jest u świń. No. No, a jak tu patrzyłem, to tu tak biednie to wygląda. Wsiąka słoma, pasza minera. Nie patrzę na statystyki. Pokarm... 409 494 litry mają w żłobach, więc... To, że tu nie ma, to nie znaczy, że one są głodne. Nie, bo ja nie spojrzałem w statystyki teraz, jak właśnie patrzę, to masz rację. Ja tylko spojrzałem, że tu nie ma, bo tu myślałem, że tu są magazyny, nie? Na ten cały... No, tu są tu są niby magazyny, bo to jest automatyczny robot, tu chodzi, nie? Tak, tyś mi go kiedyś pokazywał, że on tu wyłazi i on se wjeżdża jakoś. No i on tam wjeżdżał, to tu nie może z tej strony nic stać, bo on tu ma swoja ścieżka. Tu i on potem wyje... Sorry. No, tam zawijał, jedzie wzdłuż koryta z powrotem i zaś wjeżdżał do swojej kryjówki, którą ma. On to chyba raz na dobę robi, zdaje się. Co godzina. Zawsze o pełnej godzinie. Ja, no to my to już widzieli. No. Może kiedyś jak wbiję na serwer, to się to jeszcze nagra, żeby było zabawnie. No, to trzeba o pełnej godzinie przyjść, albo tu pod ta obora, albo na głównej gospodarce tam pod ta obora. Bo ja nie pamiętam, czyśmy to nagrywali. Ty pewnie u siebie na kanale to akurat masz. No i ja to raczej mam u siebie, u ciebie nie wiem, czyś ty wtedy był, czy nie. Ja to już raz nagrywał. Ja pokazywał, ale czy ja wtedy byłem z kamerami, to ja nie pamiętam. No, ja też nie pamiętam. Dobra. No dobra. Bo będziemy tak marudzić, nie wiadomo do której. Dzięki serdeczne za pomoc, wbicie, towarzystwo. I Hisashiemu wam dzięki serdeczne za subskrybowanie, lajkowanie, oglądanie, komentowanie. I oddaję głos Hisashiemu. Ja. Yeah. Dzięki. Pamiętajcie, że zawsze tutaj, jak będę mógł, to tu zawsze wbiję, ale to pamiętajcie, że ja tu jestem nieregularnie, bo ja nie... Odkąd niestety nam się nie powiodło, żeby grać wspólnie na jednym serwerze, podziękujcie Giantsom za to. No to niestety ja wróciłem do 19 i w zasadzie u siebie kompanię mam 19, no a tak mówię, no. Nie będę mówił nic o linkach ani udostępnianiu, ale mówię, kto lubi, to zawsze możecie udostępniać materiały jego, żeby troszkę nabić mu tam oglądających nowych na kanał. Dobra, bo zaczynam gadać bez sensu. No, dobra, także trzymajcie się, do następnego, cześć. Ja, do zobaczenia.